Rozkład tygodniowy na następny tydzień z kart Tarota. Zapraszam serdecznie na moją wróżbę. Kochani Państwo, witam, oczywiście cieszę się, że jesteście i zapraszam Was codziennie na mój kanał. Piszcie również komentarze. Piszcie, kochani moi, no nawet krótkie słowo, czy po prostu krótkie wiadomości, czy nawet wyślijcie smajlik. Z każdego waszego gestu się cieszę, ponieważ jest to dla mnie ważna wymiana energetyczna. Oczywiście wszystkich nowych Państwa zapraszam do subskrypcji mojego kanału z dzwoneczkiem u góry, byście dostawali codzienne moje filmiki. Więc za darmo, oczywiście te filmiki jako wróżby kolektywne są dla Was za darmo. Zapraszam do subskrypcji, do lajkowania tego kanału, tych filmików i również zapraszam na wróżby indywidualne. Jeśli jesteście w potrzebie, proszę napiszcie mi e-maila. Mój adres e-mailowy znajdziecie, kochani, w filmiku, pod filmikiem i w komentarzach. Napiszcie mi, jaki problem macie w życiu. A ja powróżę Wam z kart Lenormanda, Tarota lub Cygańskich oraz moi kochani, wytłumaczę Wam, jakie są warunki oczywiście tych indywidualnych wróżb, które są już wtedy tylko osobiście, indywidualnie dla Was robione na podstawie Waszych zdjęć, Waszych dat urodzenia i Waszych pytań do kart. Także zapraszam serdecznie. A teraz, kochani, zobaczmy, tak jak co tydzień, co wydarzy się w następnym tygodniu. I na co należy zwrócić szczególną uwagę, lub na co po prostu uważać, tak? Karty są tutaj ważnymi wskazówkami, doradcami dla nas. Więc zobaczmy sobie, co nam dzisiaj karty pokażą, jakie tematy. Ok, mamy tutaj na 5 dni roboczych, od poniedziałku do piątku. Oraz na weekend dwie karty, czyli na sobotę i niedzielę. I zaczynamy, kochani. Teraz tak, w przełożeniu kart już mamy cesarzową, czyli mamy wejść w następnym tygodniu w tą energię cesarzowej. Piękna kobieta, zadbać o siebie, myśleć o swojej urodzie, o swojej piękności, powabności, kobiecości. Oczywiście kobieta cesarzowa jest kobietą dumną, władczą, zaradną, przedsiębiorczą, piękną, elegancką, jest dobrą matką, opiekunką, jest dobrą partnerką, jest dobrą żoną. Więc tutaj macie się tak właśnie zachowywać, pomyśleć o swojej urodzie, pójść do fryzjera, do kosmetyczki, zadbać o siebie, żeby się wszystkim po prostu wokoło podobać, żeby wszystkim imponować. Oczywiście kobieta ta ma dużo pomysłów. Cesarzowa jest w ciąży tutaj na tym zdjęciu, ale ciąża oznacza albo dziecko w dosłownym tego słowa znaczeniu. Ktoś chce z wami mieć dziecko, albo jesteście w ciąży, lub chcecie zajść w ciążę. Albo po prostu o różnorodnych pomysłach i projektach, które się narodzą w najbliższym czasie. Czyli jesteście osobą twórczą, kreatywną, która może pociągnąć za sobą wielu innych ludzi dla Waszych wspaniałych, kreatywnych pomysłów. Także taka energia, kochani, kobiety, takiej dostojnej, atrakcyjnej, zaradnej, kreatywnej, pokazuje się nam na następny tydzień. I teraz przypatrzmy się w poniedziałek. W poniedziałek, kochani, kapłan. Kapłan mówi tutaj o jakimś błogosławieństwie z wszechświata, nie wiem, od opatrzności Bożej, jakiejś osobie może, z którą będziecie mieli do czynienia, lub wy sami, ta osoba ma jakieś wartości wyższe, duchowe, tak? Duchowe wartości i swoje pryncypia.
Tutaj być może też chodzi o Wasze plany, jeśli chodzi o ślub, ślub, zaręczyny, to wtedy w poniedziałek będzie dobry dzień na załatwianie takich spraw, czy planowanie ślubów, zaręczyn itd. Chodzi też tutaj, jeśli macie związek czy małżeństwo, to o po prostu vertrauen, czyli zaufanie. Aha, zaufanie, przepraszam, zabrakło mi słowa po polsku, zaufanie w partnerstwie, w małżeństwie, czy w ogóle zaufanie w pracy, z pracownikami, czy z dziećmi. No w każdym aspekcie zaufanie wzajemne, tak? Tutaj też chodzi o, jeśli na przykład bronicie czegoś, Waszych wartości, Waszych pryncypiów, Waszych ideałów, to zostańcie w takiej energii, zostańcie wierni sobie, ale również tutaj chodzi o duchowe jakieś sprawy, tak? Jeśli dla Was, dla Waszego duchowego rozwoju jest coś ważne, to idźcie za tym w poniedziałek, tak? No i to też jest karta, żeby zaufać Wszechświatowi, żeby zaufać Bogu, zaufać Opatrzności Bożej, Aniołom, ponieważ tutaj oni mają dla Was już jakieś rozwiązania na Wasze trudne sprawy. Oczywiście ta karta mówi również o moralności, by nie robić jakichś, nie wiem, błędów, których będzie się żałować, o mądrości, o słuchaniu własnej duszy, własnych potrzeb, własnego rozumu. Także to jest taki poniedziałek. We wtorek trzeba sobie coś przemyśleć. Macie być w spokoju, w ciszy, zrobić jakąś pauzę. No nie daj Bóg, będziecie chorzy. Być może to będzie wtedy pauza przymusowa, że nie pójdziecie do pracy. Ta karta też może oznaczać jakąś chorobę. Oczywiście tego Wam nie życzę. Być może jest to po prostu tylko wycofanie się z tego codziennego jakby tej chaosu i przemyślenie sobie pewnych spraw w ciszy, w spokoju, tak? Rozwiązanie jakichś problemów w samotności, w izolacji. Dać sobie czas, po prostu odsunąć się od tych codziennych obowiązków i tutaj jest potrzebna jakaś pauza. We wtorek pauza, by poukładać sobie jeszcze raz myśli i plany oraz jakieś no Wasze sprawy, tak? Czyli spokojny wtorek się zapowiada. W środę jakaś ważna rozmowa, sąd ostateczny, czyli wyjaśnienie spraw, wyjaśnienie problemów, jakby zakończenie starej fazy, starych, nie wiem, jakichś projektów, starych problemów, które się ciągnęły i wyjaśnienie sobie tych spraw, odrodzenie się na nowo. Być może tutaj też w środę, po tym wtorku pełnym namysłów i analizy i próby rozwiązania problemów, tutaj w środę rzeczywiście rodzicie się jakby na nowo, zmartwychwstajecie i macie zupełnie nowe jakieś tutaj sprawy, projekty, idee, i zamykacie jakby przeszłość i zaczynacie nowe sprawy. Czyli uwalniacie się od starych spraw, które Was jakoś obciążały i w środę jesteście jakby tutaj skłonni, by zacząć coś zupełnie nowego, by się rozwinąć, by na przykład zaczynać nowe sprawy, tak? By no, znaleźć też jakieś rozwiązania dobre i tak dalej. Czwartek, paź kielichów. Czwartek tutaj będzie jakieś, nie wiem, albo spotkanie z paziem kielichów. Jeśli nie macie syna lub córki, czyli dziecka, no jeśli macie dziecko, to są sprawy dziecka ważne w czwartek. Ale jeśli nie macie dzieci, tylko pytacie o siebie, no to tutaj będzie jakieś spotkanie z paziem kielichów, czyli no jakiś ktoś młodszy od Was lub młody duchem, taki witalny bardzo, tutaj chcę być może z Wami się spotkać, romansować, flirtować, mieć randkę, tak? I jest to osoba delikatna, pomocna, przyjazna, taka bardzo miła. Być może jest to rak, skorpion lub ryby, tak? Z horoskopu. I ta osoba będzie chciała tutaj z Wami się być może spotkać, mieć jakiś flirt, romans, no spotkanie przyjemne,
Ale uwaga, ponieważ ta osoba, jeśli mogę powiedzieć Wam, chce tutaj tylko flirtów, chce być niezobowiązująca i chce być wolna. Chce tylko flirtować. Tutaj jak ta ryba, która no nie może żyć w kielichu zamknięta, tylko wyrywa się na wolność, tak? Więc taka osoba chce niby nowego początku z Wami, ale to ma być jakieś lekkie, niezobowiązujące, romansowe, flirtowe, przyjazne, ale nie ma być to jakieś takie, które zniewala, tak? Które jakby zamyka wolność. Tutaj w czwartek jeszcze dodam, że może ta osoba właśnie będzie mówiła Wam komplementy, będzie chciała miłości, szczęścia, pogodzenia się, będzie chciała flirtować, także przypatrzcie się tak naprawdę, o co tu chodzi, tak? W piątek cztery kielichy. Cztery kielichy to karta smutku, samotności, pasywności. Nie widzicie jakby szansy, którą podsuwa Wam los. Jesteście jacyś zamyśleni, wspominacie stare, wspominacie to, co przeszło, co się skończyło, co było, a nie widzicie nowej szansy, tak? Która jakby się tutaj podkrada i wchodzi do Waszego życia. Jesteście jacyś obrażeni, zrezygnowani, smutni, znużeni, nie widzicie właśnie nowej perspektywy. No, nie macie w ogóle tutaj motywacji ani zaangażowania, by wstać i coś aktywnie robić, tylko jesteście pasywni. Także proszę nie poddawać się takim tutaj energiom w piątek i jakby podnieść się, wstać i zobaczyć jakąś nową szansę, by jej nie przegapić, by po prostu spróbować, by dać właśnie komuś, być może lub czemuś szansę, by spostrzec, jakie właśnie te nowe projekty, nowe pomysły w piątek się zbliżają do Was, żeby nic nie przegapić w piątek i żeby nie być właśnie takim nadmiernie pasywnym, bo wtedy oczywiście przejdą Wam sprawy koło nosa, tylko by wstać z tej pozycji, tak, i tutaj działać, a nie być tylko sentymentalnym. W sobotę i w niedzielę. W sobotę tutaj paść buław, czyli jakaś osoba bardzo seksualnie, być może nawet nastawiona, młoda, witalna, charyzmatyczna, no seksualnie myśląca, taka witalna, chce być może z Wami się spotkać, być może tutaj seks, randka się szykuje, no ktoś z temperamentem, ktoś Wami być może zachwycony i ktoś, kto chce z Wami nowego spotkania, nowego, nowej, nie wiem, nowego początku, nowe możliwości się otwierają. Także tutaj może być albo dobry dzień na jakiejś intymności, albo po prostu jakaś akcja, początek jakiejś akcji, jakiejś znajomości. Aktywny dzień, energiczny, pełen namiętności, pożądania. No być może właśnie, albo być może jakiś nowy początek, tak, który musicie tutaj energicznie, pozytywnie zacząć. I w niedzielę mamy kartę głupca. Karta głupca mówi o nowym początku, zaczęcia czegoś od zera, czyli początek nowej drogi, początek nowego, nie wiem, związku, nowa znajomość. Lub po prostu ahoj przygodo, jeśli macie jakieś wyjazdy, jakieś podróże, jakieś, nie wiem, nowe plany, to tutaj wędrujecie, wyruszacie w podróż, macie jakieś przygody, jakieś nowe miejsca odwiedzacie, no albo po prostu jest tu nowy początek jakiejś fazy, nowy początek jakiejś znajomości, nowe ryzyko podjęcia czegoś, nowa jakaś rzeczywiście faza, ale uwaga, ponieważ jak to każde nowe jest to ryzykowne, tak? Uważajcie, byście nie spadli tutaj z tej skarpy, czyli nie zrobić jakiegoś błędu. Natomiast karta głupca mówi też o tym, że w niedzielę powinniście to wszystko traktować lekko, tak frywolnie, z radością, no z taką przygodą, tak? Na zasadzie właśnie takiej lekkiej, fajnej, zabawnej atmosfery. Także takie tutaj mamy, kochani,
Wskazówki na następny tydzień. Tutaj rzeczywiście we wtorek jakiś taki spokój, podjęcie decyzji, przemyślenie spraw, w środę rozpoczęcie nowe projekty, w czwartek być może spotkanie z kimś romansowym, nie wiem, może randka, może jakieś flirty, w piątek znowu jakiś smutek, melancholia, z której powinniście wyjść, no w sobotę może jakieś tutaj, nie wiem, piękne, intymne chwile lub randki. Lub jakaś akcja, energia, nowe plany. No i w niedzielę jakiś wyjazd, kochani, wyjazd, przygoda, nie wiem, coś frywolnego, lekkiego, sympatycznego, beztroskiego. Także życzę Wam pięknego tygodnia i oczywiście samych pozytywnych spraw, radości, pięknych randek, pięknych chwil. Do usłyszenia już wkrótce.